Czy zna pani panią Danutę Cholecką w TVP pracuje? Tak, tak, tak. Co pani sądzi o niej? Profesjonalna dziennikarka. Wiele osób mówi, że jest propagandistką. Zgadza się pani z tym? Ja nie wchodzę, ja oceniam warsztat, a nie ideologię. Bardzo dobrze, bardzo dobra dziennikarka. Wyśmienita wręcz. Kolejarze? Pani sądzi? No nie najlepiej, ale nie chcę. Czego nie najlepiej? No nie chcę na bliźniego nic złego mówić. No fajna babka. Fajna taka. To a, to ta. No tak, to ona ta. No, ja nie bardzo lubię ją tak, wiem, że nie bardzo. Czy jednak pani nie lubi? Nie bardzo taka lubię, no dla mnie to tam, wie pan, może być. A, ta redaktorka z TVP, tak. Ja w ogóle nie oglądam Jedynki, dla mnie to jest dno i wodorosty. Bujają wszystko w obłokach. Kłamią jak najęci. Ona w TVP pracuje, w Wiadomości prowadzi. Nie znam, bo ja oglądam tylko Ojca Mateusza i Rancho. No to oczywiście, no ale tą panią trudno nazwać dziennikarką. Nie oglądam. To sami na Facebooku coś czytam na jej temat, ale... I co pani czyta? Niedobre rzeczy. Według doniesień mediów ona zarabia 50 tysięcy złotych miesięcznie, to jest dużo czy mało? A ile to zarabia? Policzył pan? 10 razy tyle. Ojej, proszę pana. Powinna przejść na emeryturę, dostać 2000. No to jest bardzo dużo. No ja mam tylko 1000 zł. No więc dla mnie to jest ogromna suma. To jest ile? 50 tysięcy. Nie, to jest za dużo. To jest stopniowo, to jest bardzo. Ja pracuję w szpitalu, jestem jako salowa i zarabiam 1200 zł. Więc dla mnie to jest ogromna suma. Ja się z tym nie zgadzam. Bardzo dużo. Dużo? Bardzo dużo. Myśli pani, że taka dziennikarka powinna tyle zarabiać? No nie, nie. A ile powinna? No nie wiem, ale w porównaniu, prawda, do przeciętnego wynagrodzenia Polaka to jest bardzo dużo. Też bym tak chciał. Sporo, no bo tych 2400 płacą, umowa o pracę, gdzie brutto 3800, a na rękę 2400, to co? A znaleźć dobrą robotę, to też trzeba umieć. Na to, co ja tyle lat pracowałam i dostałam niecałe 2000 emerytury, to porównanie co jest. To pan niech sam powie o tym. Więcej, 70. A, to jest dużo czy mało? To jest bardzo dużo, no panie. Jak ja na emeryturze mam, kurczę, 2, 3, no to co? Mniej powinna zarabiać. Oczywiście, no to... To jest w ogóle nie do przyjęcia, no. To dużo, no to rzeczywiście dużo. To do naszej, my rocznie, wie pan, emerytury nie mamy tyle. To daleko jeszcze nam dwa razy tyle trzeba. Ja zarabiam 80 tysięcy miesięcznie i nie wiem, że to byłoby jakoś strasznie dużo. Co? Dużo, mało. Proszę pana, te pieniądze, cytując panią premier, jej się w ogóle nie należą. Za to, co ona tam wyprawiała w tej telewizji, daj pan spokój. Proszę pana, za czasów PO dziennikarze zarabiali 3 razy tyle, co zarabiają za czasów PiSu. I nie dlatego, że ja jestem za PiSem. Nie, uczciwie. Interesuje mnie to. A ile pan chciałby zarabiać? No właśnie tyle chciałbym zarabiać. To ja panu życzę. Wszystkiego dobrego. Ja kilka lat muszę pracować. A ja 1080. Czyli... Nie mamy o czym rozmawiać.